Witam serdecznie wszystkich. Chciałem przedstawić się na samym początku. Moje nazwisko Tadeusz Kania, jestem starszy zboru w Oświęcimiu. Chciałem przedstawić historię naszego zboru. Sięgając do początku powstania naszego zboru w Oświęcimiu, ta idea zrodziła się w diecezji południowej. Kiedyś było to Zjednoczenie Południowe. Nasi starsi bracia pod wpływem Ducha Świętego i modlitwy podjęli taką decyzję, aby w tym strasznym miejscu w symbolu śmierci i męczeństwa była głoszona Ewangelia o powtórnym przyjściu Jezusa. Dlatego już w 1974 roku zbór w Czechowicach, a także współwierzący z okolicznych miejscowości jak Chełmek prowadzili systematyczną ewangelizację w Oświęcimiu. W roku 1977 została ochrzczona siostra Maria Kadlów jako pierwszy wyznawca Kościoła Adwentystów w Oświęcimiu. Kolejne lata wytrwałej pracy ewangelizacyjnej członków i pastorów sprawiły, że zostali ochrzczeni kolejni wyznawcy. W tym czasie nie było miejsca, aby wspólnie odprawiać nabożeństwo sobotnie. Również i w Chełmku, gdzie była grupa naszych wyznawców, miała podobny problem. Dlatego nasi wyznawcy z Oświęcimia i Chełmka, jak również z okolicznych miejscowości, dojeżdżali do Czechowic. Pomimo gościnności zboru w Czechowicach, w Dziedzicach, dojazd na nabożeństwa był uciążliwy. Rok 1983, w lutym, Rada Diecezji podjęła decyzję o zorganizowaniu zboru w Oświęcimiu. A już w następnym roku został zakupiony budynek przy ulicy Piastowskiej 12, który wymagał generalnego remontu, który trwał kilka lat. W czasie tych prac remontowych aktywnie uczestniczyli wyznawcy miejscowi z Oświęcimia, jak również wyznawcy z Czechowic, między innymi brat Pietruszka, nieżyjący już, a także jego synowie. Rok 1987, 5 wrzesień, to szczególny czas, w którym odbyło się uroczyste nabożeństwo w odnowionym i wyremontowanym budynku, w którym obecnie mieści się nasz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Oświęcimiu. Pierwsze lata działalności naszego zboru to intensywna praca ewangelizacyjna w Oświęcimiu i w okolicznych miejscowościach. Pan Bóg błogosławi nam oficie. Przybywają nam kolejni wyznawcy. Po 10 latach naszej działalności zbór w Oświęcimiu prawie podwaja swoją liczebność i liczy około 40 członków. W tej pracy ewangelizacyjnej istotny wkład mają pastorzy, prowadzą wykłady, udzielają lekcji biblijnych oraz sprawiają opiekę duszpasterską nad zborem. Pierwszym pastorem naszego zboru był Wiesław Zięcina. Później pracowali Czesław Pietruszka, Wojciech Stelmach, Tadeusz Niewolik, Paweł Ustupski, Henryk Szatkowski, Zenon Samborski, Artur Dżaman, a obecnie opiekę sprawuje Henryk Szatkowski. Oprócz działalności misyjnej w naszym zborze były organizowane wycieczki rowerowe, autokarowe do różnych okolicznych miejscowości, które przynosiły wspólną radość i budowały nasze więzi. Podczas tych wszystkich wypraw była rozdawana literatura ewangelizacyjna. W naszym zborze prowadzona jest działalność charytatywna. Rozdawana jest żywność oraz paczki dla dzieci. Wierzymy, że w ten sposób możemy dotrzeć do ludzi potrzebujących. Ostatnio kilka lat temu Bóg również nam oficie pobłogosławił. Zostali pozyskani nowi, młodzi wyznawcy, którzy angażują się misyjnie poprzez internet, nagrywają wykłady, kazania, które można oglądać na naszych stronach internetowych. Naszym marzeniem byłoby zorganizować uroczystość chrztu świętego przez zanurzenie i nam to się udało. W latach 90. na basenie olimpijskim w Oświęcimiu i w tym roku 2017 w rzece Sole w Oświęcimiu. Thank you.
Jesteśmy niezmiernie Bogu wdzięczni za te 30 lat troski i opieki nad naszym zborem, za modlitwy wszystkich wyznawców z okolicznych zborów, za wszelką pomoc, jaką otrzymaliśmy finansową i również naszych wyznawców. Dziękujemy serdecznie, szczególnie tutaj siostrze Kazimierze Hołówce i jej rodzinie za pomoc finansową w bieżących remontach naszego budynku oraz już tak szczególnie od naszego zboru dziękujemy bratu Danielowi Gąsce za zorganizowanie i pomoc i wsparcie finansowe tego jubileuszu tutaj w Oświęcimiu 30-lecia. Za to jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pomogli nam i którzy są do nas życzliwi. Życzymy wielu łask wszystkim błogosławień zbożych. Zapraszam gorąco wszystkich na nabożeństwo jubileuszowe 9 września 2017 roku w Oświęcimiu przy ulicy Śniadeckiego w Domu Kultury. Gorąco wszystkich zapraszam. Nazywam się Marek Dziędziel. Pismo Święte jest moim przewodnikiem już od około 25 lat. Co ciekawe, samą prawdę poznałem w wojsku, będąc żołnierzem, gdzie Bóg wykorzystał pewnego człowieka, też zresztą żołnierza, który przekazał mi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Chrzest poprzez zanurzenie przyjąłem w Bielsku-Białej zimą roku 1993. Od tego czasu jestem członkiem zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Oświęcimiu. Obecnie pełnię funkcję starszego diakona, a wcześniej wykonywałem obowiązki sekretarza zboru. Oprócz działalności związanej stricte z głoszeniem Słowa Bożego, czyli m.in. organizowaniem wykładów czy prelekcji, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego prowadzi również działalność dobroczynną. Oczywiście robi to zupełnie społecznie. Przy naszym kościele w Oświęcimiu działa filia Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej, której jestem kierownikiem. Dzięki tej działalności docieramy do najbardziej potrzebujących ludzi, zaopatrując ich w pożywienie oraz odzież. Rozdaliśmy już kilka ton żywności, pochodzącej m.in. ze zbiórek prowadzonych w sieci sklepów Biedronka. Od 5 lat jestem także koordynatorem akcji Gwiazdkowa Niespodzianka. Jest to z kolei projekt międzynarodowy, którego mottem jest okazywanie miłości Bożej w praktyczny sposób. Realizujemy go poprzez dystrybucję specjalnie przygotowanych paczek dla najuboższych dzieci z okolic Oświęcimia. Do tej pory udało nam się sprawić radość około 1000 dzieciom. Pragniemy rozwijać się coraz bardziej. Wkrótce planujemy uruchomić działalność Klubu Zdrowia. Mamy nadzieję, że projekt ten spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony mieszkańców Oświęcimia.